Jest to kolejny odcinek z cyklu Na Szybko. Znaczy to, że po raz kolejny we w miarę skondensowanej formie będę się z wami dzielił moją opinią. Dzisiaj książka Sweet and Bitter Magic autorstwa Adrienne Tooley. Jedziemy z tematem. Tamsin jest najpotężniejszą czarownicą swojego pokolenia. Niestety, za użycie czarnej magii dziewczyna zostaje wygnana, a na jej osobę zostaje nałożona klątwa. Tamsin traci zdolność odczuwania miłości. Jedyny sposób, w jaki chociaż na chwilę może ponownie poczuć ciepło w swoim sercu, to zabranie uczuć innym osobom. Ren jest źródłem, rzadkim rodzajem osoby, która jest stworzona z magii, mimo że sama nie jest w stanie jej użyć. Wszystkie źródła są zobowiązane trenować z czarownicami, gdy tylko odkryją swoje umiejętności. Jednak Ren, na opak świętym zasadom, swoją moc przez całe życie trzymała w tajemnicy. Kiedy magiczna plaga zaczyna pustoszyć królestwo, jedną z ofiar staje się schorowany ojciec Ren. Aby go uratować, dziewczyna proponuje układ. Jeśli Tamsin pomoże jej złapać mroczną wiedźmę odpowiedzialną za wywołanie zarazy, wtedy ona odda swoją miłość do ojca. Oczywiście tego typu umowy nigdy nie są proste. Kobiety mają przed sobą długą i niebezpieczną drogę. Misja ma spore szanse powodzenia, o ile oczywiście Tamsin i Ren wcześniej się nie pozabijają. Dwie główne bohaterki to postacie skrajne. Ren jest uczciwa i emocjonalna. Jej decyzje często są podejmowane na bazie tego, co czuje. Z drugiej strony Tamsin, jako osoba pozbawiona uczuć, częściej kieruje się logiką i rozsądkiem, przez co wydaje się być okrutna. Autorka bardzo fajnie pokazuje, jak wygląda wnętrze kogoś, komu zabrano możliwość odczuwania. Wiedźma widzi wszystko w odcieniach szarości, nie czuje smaku, nic ją nie cieszy. Jest to obraz smutny i przynajmniej dla mnie bardzo kojarzący się z codziennością obecnych ludzi. Właśnie przez wszystko, co się dzieje dookoła nas, ciężko jest wykrzesać iskrę radości, nadać naszemu życiu kolorów, dźwięków i zapachów. To właśnie przez tak diametralną różnicę w podejściu, początki znajomości i współpracy dziewczyn są ciężkie. Ich relacja będzie tak naprawdę główną osią fabularną i uważam to za bardzo dobry wybór. Przygody pani są naprawdę fajne. Ich droga do pokonania mrocznej wiedźmy wypełniona jest akcją, tajemnicą i oczywiście magią. Wisienką na torcie jest wspomniane już budowanie relacji i takie kolokwialne docieranie się między Tamsin i Ren. Nie będzie tutaj zaskoczeniem, jeżeli powiem, że między dziewczynami wywiązuje się romans. Zapytacie pewnie, jak to możliwe, że Tamsin, wiedźma nie mogąca kochać ani właściwie odczuwać niczego innego, zakochuje się w płomienno-włosej Ren. Autorka dostarcza satysfakcjonujące wyjaśnienie, które musicie poznać już sami. Powiem tylko, że historia udowadnia, że miłość faktycznie jest w stanie pokonać wszystko. Na koniec jeszcze kilka słów o magii, ponieważ jest ona przedstawiona w sposób, którego raczej nie spotykam zbyt często w literaturze. Otóż w świecie Tooley nie ma ograniczeń, czyli za pomocą zaklęć można osiągnąć wszystko, o ile oczywiście ma się wystarczająco dużo mocy. Problemem nie jest zatem magia sama w sobie, a jedynie czarownica i jej możliwości. Taka koncepcja balansuje często na granicy przesady i śmieszności. W końcu ktoś, kto może wszystko, nie jest ciekawy, a co najmniej szybko się nudzi. Na szczęście Tooley zbalansowała wszystko tak, że jest to strawne, fajne, a nawet wspiera wydarzenia fabularne. Moja ocena: 4 gwiazdki na 5 możliwych. Tytuł jest bardzo przyjemny, ma w sobie sporo akcji, jednak jego największą siłą jest pokazanie relacji osób z dwóch skrajnych biegunów. Jak to się mówi, nie zawsze ważny jest cel, czasami najistotniejsza jest droga. Tutaj droga jest naprawdę fajna, a zakończenie urocze, słodkie i mega satysfakcjonujące. Zachęcam gorąco do zapoznania się z książką, ponieważ jest to debiut literacki tej autorki. I to dodatkowo debiut bardzo udany. Jeżeli dodatkowo zagadka, którą rzuciłem wam wcześniej, rozpaliła waszą wyobraźnię, to już nie macie żadnej wymówki. Książki w dłoń i udanego popołudnia z przygodami wypranej z emocji wiedźmy Tamsin i potężnego źródła magii Ren. Jeżeli interesuje was więcej treści ode mnie, to zapraszam do zasubskrybowania mojego kanału. Nie wstydźcie się, wiem, że tego chcecie.